Krótki plan na dzisiaj. Tak jak poprzednie szkolenie dotyczyło modelowania części w SolidWorks, tak dzisiejsze szkolenie online'owe będzie takim wstępem do modelowania złożeń. Zaczniemy sobie od tego, czego trzeba zacząć, żeby w ogóle zacząć modelować złożenia, czyli od wstawiania modeli do złożeń komponentów poszczególnych. Powiemy sobie na jednym przykładzie, jak zmieniać orientację tych poszczególnych modelów, jak tymi komponentami w złożeniu obracać, jak je wiązać, a szczególnie skupimy się na takim innym typie wiązań. To są wiązania typu SmartMate, które znacznie ułatwiają pracę w SolidWorks i pozwalają dużo szybciej dodawać wiązania. Oczywiście ukrywanie i pokazywanie komponentów. To na jednym przykładzie, natomiast na poszczególnych przykładach pozostałe tematy, czyli wykrywanie kolizji w złożeniu, jak sprawdzić, które elementy w trakcie ruchu jakiegoś mechanizmu na siebie nachodzą, powodują jakąś kolizję. Kolejny przykład posłuży nam, żeby omówić funkcję podmiany komponentu. Jeżeli jakiś komponent będziemy chcieli zastąpić innym, nieco zmodyfikowanym, bez konieczności jakiejś dużej ingerencji w wiązania. I kończąc, powiemy sobie o kopiowaniu komponentów z wiązaniami, a także o wstawianiu serii otworów na poziomie złożenia. OK, przejdźmy bezpośrednio już do SolidWorksa i zaczniemy, tak jak na wstępie mówiłem, bezpośrednio od dodawania komponentów z wiązaniami. W tym celu będę wykorzystywał pliki, które znajdą Państwo w tych pobranych plikach przez siebie w folderze dodawanie komponentów wiązania. I podobnie jak w przypadku części, tak i w przypadku modelowania złożeń, musimy zacząć od nowego złożenia. W związku z czym przechodzimy do opcji plik, nowy i wybieramy nowe złożenie. Po wybraniu nowego pliku złożenia, żółty komunikat, który jest bardzo pomocny w programie, od razu podpowiada nam komentarz, co trzeba zrobić, żeby do złożenia ten plik został wstawiony. Także mamy informację, żeby wybrać komponent do wstawienia, a następnie umieścić go w obszarze graficznym lub też nacisnąć OK, aby zlokalizować go w początku układów współrzędnych. I o co chodzi? Może ja wskażę sobie nasz pierwszy plik. W tym celu wybieramy opcję Przeglądaj i przejdę tutaj do pliku, będziemy sobie wstawiać na początku plik bracket, wybieramy otwórz i teraz w podglądzie graficznym mam podgląd tego pliku, który chcę tutaj wstawić. I teraz jeżeli zatwierdziłbym lewym przyciskiem myszy wstawienie tego pliku gdzieś tutaj, to wówczas ten model dokładnie w tym miejscu w przestrzeni mojego złożenia by się wstawił. Natomiast proszę zwrócić uwagę na ten niebieski układ współrzędnych w pliku bracket i na niebieski układ współrzędnych tutaj na białym tle w obszarze graficznym. Jeżeli ja przejdę do zatwierdzania przyciskiem OK, wówczas te dwa układy współrzędnych zrównują się i komponent jest wstawiany, wyrównany względem globalnego układu współrzędnych w złożeniu. I może na początek tak sobie zróbmy. Mamy pierwszy komponent wstawiony do naszego złożenia. To, co należy pamiętać o pierwszym komponencie, to to, że zawsze pierwszy wstawiany komponent jest nieruchomy. I w jaki sposób rozpoznać, że ten komponent jest nieruchomy? Tutaj widać w pasku w drzewie operacji mamy literkę F w nawiasie. Oznacza ona, że komponent jest nieruchomy, z angielskiego F fixed, w związku z czym komponent nie może się poruszać. Nawet jeżeli byśmy chcieli lewym przyciskiem przytrzymując przeciągnąć go, otrzymujemy informację, że komponent jest nieruchomy i nie może zostać przeniesiony. Jeżeli chcielibyśmy ten komponent uczynić ruchomym, musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na drzewo operacji i wybrać tutaj pozycję ruchomy. Wówczas komponent będzie mógł być przeciągany. Całe złożenie oczywiście musi mieć kilka komponentów, także będziemy sobie teraz pokazywać, jak w trochę inny sposób
wstawiać także komponenty do złożenia. I może najpierw ja przejdę sobie do tych plików i otworzę kilka tych plików, otworzę sobie w tle, tak żeby były one otwarte w jednym oknie SolidWorksa. Przy pomocy Control Tabulator mogę oczywiście przełączać się pomiędzy moimi plikami. I teraz znowu skorzystam z tej funkcji wstaw komponenty. Tylko proszę zwrócić uwagę na pewną różnicę. Wcześniej nie miałem tutaj na liście żadnych dokumentów z racji, że żadne dokumenty w tle nie były otwarte. Teraz z racji, że w tle miałem otwartych kilka pojedynczych części, mogę do tych części się odnieść. Mogę rozwinąć sobie tutaj opcję podgląd miniatury i po najechaniu na poszczególny plik będę widział miniaturę tego pliku. My będziemy chcieli sobie tutaj wstawić plik Yoke Mail. Umieścimy go na razie w dowolnym miejscu. Lewy przycisk myszy zatwierdzamy wstawienie naszego komponentu. Teraz przeciągając za komponent możemy odpowiednio go przemieszczać. Druga rzecz podstawowa w przypadku złożeń to, tak jak już wcześniej wspominałem, wiązania. W jaki sposób dodajemy wiązania? Albo poprzez wykorzystanie funkcji wiązania na górnej belce z zakładki złożenie. Możemy tutaj przejść, wybrać wiązanie i w niebieskim tle wskazać elementy do wiązania. W tym przypadku wybierzemy tą ścianę cylindryczną i drugą ścianę cylindryczną tego komponentu bracket. Podpowiada nam program od razu, że wiązanie koncentryczne będzie najlepsze dla tego wyboru. Zatwierdzamy wiązanie i możemy przejść do dodawania kolejnego wiązania. Ja na razie wyjdę z dodawania wiązań. Jeżeli teraz będę przyciągał przez komponent, to widać, że jest on ustawiony w osi otworu i tylko w tej osi otworu może się poruszać, a także obracać względem osi tego czpienia. Inny sposób dodawania wiązań, nie poprzez wchodzenie tutaj w menu wiązanie, innym sposobem jest zaznaczenie danej ściany z wciśniętym przyciskiem Ctrl, dołączenie drugiej ściany i po wyciśnięciu przycisku Ctrl program podpowie nam, jakie wiązanie mogą zostać dodane dla tych dwóch wyborów. Możemy ustawić wiązanie wspólne i to wiązanie mamy dodane i teraz nasz komponent może poruszać się tylko względem osi otworu. OK. Mamy jeden komponent. Dodajmy sobie teraz dodatkowy komponent. Przejdźmy znowu do polecenia wstaw komponenty. Wybierzemy teraz komponent Yoke Female. I tutaj kolejna rzecz, na którą warto jest zwrócić uwagę. Mało kto o tym wie. Jak Państwo się pewnie domyślą, będziemy chcieli te komponenty połączyć tymi przegubami półokrągłymi, które są tutaj dostępne. Natomiast widać, że to domyślne ustawienie modelu no nie jest do końca takie, jakbyśmy sobie życzyli. W związku z czym powiązanie tych komponentów będzie wymagało potem dalszego obracania komponentu. I żeby obrócić ten komponent już trochę wcześniej, można skorzystać tutaj z takiej opcji obracania komponentu. Mamy do wyboru zakres stopni, w jakim będziemy obracać oraz osie, względem których będziemy chcieli obrócić nasz komponent. Te osie są zgodne z osiami tutaj w układzie złożenia. I teraz, jeżeli byśmy chcieli obrócić ten komponent o 90 stopni względem osi X, klikamy na X. Teraz jeszcze myślę, że obróćmy go mniej więcej może w ten sposób. Tak, żeby mógł zostać dodany. Także szybki sposób na wstawienie komponentów razem z jego obróceniem. Zanim jednak powiążemy te komponenty, dodamy tutaj jeszcze sobie taki łącznik. I teraz powiem o kolejnym sposobie wstawiania
takich komponentów. Powiedzieliśmy już sobie o wstawianiu bezpośrednio z wstaw komponenty, czy to plików, które nie są otwarte w tle, a także plików, które są otwarte w tle. Istnieje również możliwość wstawiania komponentów bezpośrednio z folderów systemu Windows. Dodamy sobie tutaj łącznik Spider i teraz, żeby szybko wstawić go do złożenia, wystarczy, że z folderu przeciągniemy go i upuścimy go w naszym złożeniu. Mamy ten element wstawiony i teraz powiążemy sobie ten otwór z tym otworem, wiązaniem koncentrycznie. OK. Dodamy teraz tutaj wiązanie szerokości. Żeby dodać wiązanie szerokości, zaznaczamy cztery ściany. Raz, dwa, trzy, cztery. I program podpowiada nam, że dla takiego wyboru jedynym słusznym wiązaniem jest wiązanie szerokości. I mamy w tym momencie nasz element spider umiejscowiony symetrycznie pomiędzy tymi szczękami. Może się on już w tym momencie tylko obracać względem osi tego otworu. Skoro mamy już taki łącznik, możemy teraz bez problemu powiązać nasz komponent, który wstawiliśmy wcześniej. Więc również dodajemy wiązanie koncentryczne dla tych otworów i wiązanie szerokości dla zestawu tych czterech ścian. Kolejność wskazywania tych ścian jest nieistotna. Program odpowiednio dobierze sobie pozycję tego komponentu. Widzimy, że element może nam się tutaj obracać. I teraz, żeby jeszcze ten komponent nam się odpowiednio tutaj wyrównał, to dodajmy sobie, że ta ściana i ta ściana, znowu z kontrolem wskazuje, mają być względem siebie równoległe. Mamy taki wstępny mechanizm. Jak widać, wszystkie te wiązania względem siebie są połączone względem siebie, w związku z czym możemy odwzorowywać ruch takiego mechanizmu. Natomiast, żeby sam mechanizm był trochę bardziej realistyczny, no musimy oczywiście tutaj dodać łączniki, które połączą nam te elementy względem siebie, tak żeby te wiązania mogły mieć rzeczywiście prawo istnienia. Zanim jednak dodamy te łączniki, przyjrzyjmy się, jak te łączniki są zbudowane. Łącznik, który będziemy dodawać, to będzie element pin. Otwórzmy sobie ten element pin. I teraz na co chcę zwrócić uwagę? Przejdźmy sobie do zakładki konfiguracje. Widzimy tutaj konfigurację dwie. Konfigurację long i konfigurację short. Jeżeli będziemy się przełączać, widzimy, że element ma jedną konfigurację, która jest zestawiana jako krótki oraz drugą konfigurację, która jest zestawiana jako element, jako taki wałeczek długi. W całym złożeniu oczywiście możemy mieć ten komponent wielokrotnie powtórzony i za każdym razem może on występować w innej konfiguracji. Wróćmy sobie do naszego złożenia. Przejdźmy do opcji wstaw komponenty. Wybierzmy element pin. I tutaj widzimy, pod spodem pojawia się nam opcja konfiguracja. Możemy wybrać, czy będziemy wstawiać konfigurację krótką, czy będziemy wstawiać konfigurację długą. Na razie wstawmy sobie konfigurację długą. OK. I powiążmy sobie nasz komponent. Ta ściana i ta ściana niech będą względem siebie koncentryczne. I teraz jeszcze ten komponent i ta ściana niech będą względem siebie wyrównane styczne. OK. I teraz już Państwo widzą pewnie, dlaczego mamy konfiguracje krótkie, ponieważ no, ewidentnie widać, że no, dwóch długich wałeczków tutaj nie moglibyśmy mieć. Także dla tych otworów będziemy musieli wstawić
wałek w konfiguracji krótkiej. I teraz już na sam koniec ostatni sposób wstawiania komponentów. Wciskając przycisk R mają Państwo dostęp do ostatnio otwieranych dokumentów. Także nawet jeżeli ten dokument nie jest otwarty w tle, można się do niego odnieść poprzez ostatnio otwarte dokumenty. I z tego poziomu może też on być przeciągany, wstawiany i wówczas, jeżeli ten komponent ma jakiekolwiek konfiguracje, wówczas również pojawia się opcja wstawienia konfiguracji do tego modelu. Mamy tutaj konfigurację short, wybierzemy i mamy wstawiony komponent w konfiguracji short. Zmiana konfiguracji jest oczywiście też możliwa bezpośrednio z poziomu złożenia. Jeżeli najedziemy na komponent, tutaj w menu kontekstowym pojawia nam się lista i możemy wybrać i przełączyć się pomiędzy konfiguracją long, konfiguracją short. Jest to też również możliwe bezpośrednio z właściwości komponentu. Mamy właściwości komponentu i tutaj możemy wybrać konfigurację long albo konfigurację short. Powiążmy sobie ten element i ten wiązaniem koncentrycznie i tą ścianę z tą ścianą wiązaniem stycznie. Teraz dodanie kolejnego komponentu i teraz, żeby znowu nie wstawiać tego komponentu jeszcze raz poprzez wstaw komponenty, w łatwy sposób go skopiuję. W jaki sposób to zrobić? Wystarczy przytrzymać Ctrl na klawiaturze i z wciśniętym kontrolem przeciągnąć komponent. Jak widać, powieli się nam on i będziemy mieli kolejne wystąpienie modelu. I teraz dosyć trudno będzie nam tutaj wstawić i odpowiednio powiązać ten komponent. W związku z czym pewnie zapytają Państwo, w jaki sposób ukryć te komponenty. I oczywiście możemy klikać na dany komponent prawym przyciskiem myszy i wybierać ukryj komponent, natomiast no, jest to zawsze kilka kliknięć. Ja osobiście polecam korzystanie z przycisku na klawiaturze tabulator. Wystarczy przytrzymać kursor nad częścią, którą chcemy ukryć, wcisnąć tabulator i ta część po prostu się ukryje. Możemy jeszcze ukryć tak samo tą część i odpowiednio dodać teraz tutaj wiązanie, ta część i ta część, wiązanie koncentryczne i ta część, wiązanie styczne. W jaki sposób ponownie pokazać te komponenty? Znowu bardzo krótki, bardzo szybki skrót klawiaturowy. Ustawiamy się kursorem mniej więcej w obszarze, gdzie wiemy, że ta ukryta część się znajduje i wybieramy Shift Tabulator. Shift Tabulator, komponent jest pokazany. Shift Tabulator, mamy pokazane nasze złącze. OK. Zapiszmy sobie to nasze złożenie. Możemy zapisać pod domyślną nazwą w katalogu. Jeżeli są jakieś pytania do tej części, to proszę śmiało pisać. OK, tutaj widzę, że mam pytanie od pana Krzysztofa. W jaki sposób, jeżeli komponenty są ukryte, w jaki sposób jeszcze sprawdzić, że rzeczywiście są one ukryte? Przede wszystkim w drzewie operacji tutaj widzimy, że ukryte komponenty są wyszerzone i przekreślone, także możemy rozwinąć sobie tutaj tą listę w okienko wyświetlania i pierwsza kolumna pokazuje nam takie przekreślone oko, że komponent jest ukryty. Tutaj też z tego poziomu możemy szybko ten komponent pokazać lub też ukryć. Także to jest to drugie miejsce, w którym czy też ukryć, czy też sprawdzić, które komponenty są rzeczywiście ukryte. OK, to ja to sobie ukryję. I teraz co jest istotne, oczywiście będąc w złożeniu możemy modelować złożenie także na kilku poziomach.
Nie jest tak, że wszystkie te części muszą być wstawiane bezpośrednio tutaj na głównym poziomie do złożenia. Możemy to złożenie zbudować także z podzłożeń, czyli umieścić w jednym złożeniu drugie złożenie. Będziemy je nazywać właśnie w tym momencie podzłożeniem. I my teraz z pozostałych komponentów, które w tym folderze Państwo znajdą, to podzłożenie sobie zbudujemy. Przejdźmy do tworzenia nowego dokumentu, nowe złożenie. Ja wybiorę teraz funkcję przeglądaj i zrobię trochę inny sposób stawiania komponentu, ponieważ wiem już, że to złożenie będę chciał mieć zbudowane z trzech komponentów i nie chcę za każdym razem wybierać wstaw komponent, wybierać jeden, wstaw komponent, wybierać drugi, trzeci. Zaznaczę z kontrolą od razu trzy te komponenty. Wybiorę otwórz i teraz to, co się dzieje, w podglądzie pojawiają mi się te komponenty kolejno. Wstawiam, zatwierdzam wstawienie pierwszego komponentu, pojawi mi się drugi, lewym przyciskiem wstawienie drugiego komponentu i trzeci raz lewy przycisk wstawienie trzeciego komponentu. Pierwszy komponent jest oczywiście nieruchomy. Tak naprawdę jego umiejscowienie w przestrzeni nie jest dla nas jakoś bardzo istotne na tym etapie, także możemy zostawić go, żeby był umiejscowiony w tym miejscu. Powiążemy sobie teraz, tak jak pewnie Państwo się domyślają, ta czerwona rączka znajdzie się w tym otworze, a ten element powiążemy tutaj w takim ściętym otworze. I to jest miejsce, w którym powiem o tych wiązaniach SmartMate. Do tej pory dodawaliśmy wiązania albo z poziomu opcji wiązanie i wskazywaliśmy dwa komponenty, tak jak tutaj ściana program nam wyrównywał wiązanie, no ale zawsze to wymagało wejścia w funkcję wiązania. Mogliśmy oczywiście z kontrolem wskazać te dwie ściany, i wybrać wiązanie koncentryczne. Natomiast ja powiem o innym typie dodawania wiązań, to są wiązania typu SmartMate. Aktywuje się bardzo prosto. Łapię sobie za ścianę, którą będę chciał powiązać, tak żeby ten element przeciągać i wciskam przycisk Alt. Proszę zwrócić uwagę, że na początku jak przeciągałem, miałem przy kursorze tylko taki niebieski kwadracik, który informował mnie, że chwytam za jakąś ścianę. W momencie, kiedy wcisnąłem przycisk Alt, ikonka przy kursorze zamienia się i jest dokładnie taką samą ikonką, jaką znajdą Państwo tutaj. To jest ikonka takiego spinacza, który informuje nas, że będę teraz dodawał jakieś wiązanie. I teraz mając cały czas wciśnięty przycisk Alt, cały czas wciśnięty przycisk lewy, przycisk myszy, przejeżdżam na poszczególne płaszczyzny i widać, jak program dopasowuje mi odpowiednie wiązanie. Akurat dla ściany cylindrycznej wiązanie typu SmartMate jest możliwe poprzez wskazanie drugiej ściany cylindrycznej i przy kursorze pokazują się dwa takie walce, informując nas, że elementy będą ustawione współosiowo. Dodajemy wiązanie poprzez puszczenie lewego przyciska myszy i zatwierdzenie dodania wiązania koncentrycznie. Tak samo możemy teraz tutaj odpowiednio wyrównać tą ścianę, czyli łapię za tą ścianę, wciskam Alt, przesuwam się do tej ściany i proszę zwrócić uwagę, że nawet jeżeli komponent gdzieś był tutaj obrócony, dojechałem, wyrównał mi się, pokazuje mi się dwie płaszczyzny i program informuje mnie, że dodane zostanie wiązanie wspólne dla tych dwóch ścian. Zatwierdzam. Pozostało nam jeszcze teraz umiejscowienie wysokości tego elementu, w związku z czym znowu wiązaniami typu SmartMate ciskam Alt, przysuwam się do tej ściany, mam pięknie wyrównany komponent. Jest on już w pełni zdefiniowany. I teraz może utrudnię sobie trochę zadanie. Powiem też o dosyć przydatnym skrócie. Lewym przyciskiem myszy możemy przeciągać komponent, natomiast jeżeli klikniemy i przytrzymamy prawy przycisk myszy na komponencie, to tym komponentem możemy
obracać tak, żeby ustawić go w orientacji, która jest przez nas pożądana. Ustawmy sobie ten komponent tak troszkę na odwrót. I teraz wcześniej łapaliśmy sobie za ścianę cylindryczną, dodawaliśmy wiązanie SmartMate do drugiej ściany cylindrycznej, przesuwaliśmy też za ścianę planarną i dodawaliśmy do drugiej ściany planarnej. Ja natomiast teraz też wiązanie typu SmartMate dodam poprzez przyciągnięcie dwóch krawędzi. Łapię sobie za tą krawędź, wciskam przycisk Alt, żeby przejść do dodawania wiązania SmartMate i obrócę sobie ten komponent i będę chciał wyrównać tą krawędź względem dolnej krawędzi tego otworu. To, co jest bardzo przydatne w przypadku wiązania krawędzi kołowych, to to, że element automatycznie ustawia mi się cylindrycznie względem tego otworu, a także wychwytuje wiązanie wspólne dla tej ściany, w związku z czym tak naprawdę jednym kliknięciem dodaje automatycznie dwa wiązania, tak? Przesuwając się pomiędzy poszczególnymi ścianami, mogę tutaj zmienić ustawienie. No właśnie, i teraz taki przypadek, że ten komponent no przed chwilą nie był zorientowany tak, jakbym chciał. Żeby zmienić orientację tego komponentu, wybieram przycisk tabulator i mogę zmienić kierunek wyrównania tych dwóch komponentów, tak? No oczywiście zależy nam na wyrównaniu w górze, odpuszczamy lewy przycisk myszy i mamy w pełni powiązany nasz komponent. Zapiszmy to sobie jako drugie złożenie. Mamy to złożenie zapisane. Przejdźmy do naszego głównego złożenia. I teraz znowu może skorzystajmy z tych ostatnio otwieranych dokumentów pod klawiszem R i przyciągnijmy to złożenie tutaj. I dodamy jeszcze teraz tutaj wiązania odpowiednio. Również możemy tutaj dodać wiązanie SmartMate. Proszę, wiązanie koncentryczne. I widzieli Państwo pewnie tutaj w tym komponencie, że mamy tutaj taką ściętą ściankę. Jej wybór akurat w tym momencie jest dosyć trudny, w związku z czym pokażę inny sposób, jaki wybrać tą ściankę. Możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten komponent i wybrać polecenie okno podglądu komponentu. Wówczas program SolidWorks dzieli nam okno na dwie części i tym komponentem niezależnie tutaj możemy obracać i wybierać poszczególne ściany. Widzą Państwo, że tutaj wybrałem ścianę tą ściętą i ona automatycznie zaznaczyła mi się tutaj w tym podglądzie graficznym. Z kontrolem wybiorę teraz tą ścianę i mogę dodać tutaj wiązanie równoległe. Wyjdźmy z podglądu. Dodajmy jeszcze tutaj wiązanie, może być wiązanie wspólne, tak żeby komponent był w pełni zdefiniowany i mamy w pełni działający mechanizm. OK. Jeśli chodzi o tą część, czyli o ukrywanie, pokazywanie wiązań, dodawanie, ukrywanie komponentów, zmianę orientacji, to myślę, że na tym przykładzie pokazałem te najważniejsze funkcje. Za chwilkę przejdziemy sobie już bezpośrednio do pokazywania poszczególnych dodatkowych rzeczy, o których też wspominałem. Natomiast jeżeli co do tego mają Państwo jakieś pytania, to również proszę śmiało, to postaram się odpowiedzieć. OK, tutaj Pan Tomasz pyta, widzę, o rozstrzelenie złożenia. OK, tak, to o tym nie wspominałem. Natomiast oczywiście możemy pokazać tak zwany widok rozstrzelony komponentu. Polega to na tym, że możemy te elementy, nie wiem, czy zademonstrować, jak ten komponent będzie, jak dane złożenie będzie składane, czy też
i z jakich elementów się składa w takim rozbiciu. I dodanie widoku rozstrzelonego jest bardzo proste. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo z menu złożenie, to jest głównego paska, dodać, wybrać opcję rozstrzelony widok, wybrać typ kroku rozstrzelenia, czy to będzie rozstrzelenie takie liniowe, czy też to będzie taki krok promieniowy. Wybór jest bardzo prosty. Zaznaczamy daną część. Pojawia nam się, zaznaczamy daną część. Widziałem, że nie było ekranu. To może jeszcze raz pokażę. Wrócimy sobie. Widok rozstrzelony. Dodajemy tutaj. Rozstrzelony widok. Wybieramy dany komponent. Pojawia nam się oś, triada i za pomocą tej triady możemy tym komponentem przeciągać, tak? Wysuwamy ten komponent tutaj, dalej będziemy chcieli rozstrzelić ten komponent, więc możemy go tutaj podciągnąć do góry i trzeci komponent jako trzeci krok. Tutaj kolejne kroki nam się pojawiają. Mogę przesunąć, a także mogę go jeszcze wysunąć oczywiście w tą stronę. Poszczególne kroki rozstrzelenia, jeżeli kliknę, mogę oczywiście odpowiednio tutaj sobie zmodyfikować, jeżeli będzie taka potrzeba. Zatwierdzam dodanie rozstrzelenia i w konfiguracjach modelu, tutaj w pasku konfiguracje, mam widok rozstrzelony. Oczywiście poszczególne kroki rozstrzelenia, jeżeli będę na niej jeżdżę, to będą mi się one pokazywać. Żeby zwinąć komponent, zwinąć komponenty, klikam prawym na widok rozstrzelony i wybieram zwiń. Elementy wracają na swoją pozycję lub klikam rozstrzel, żeby pokazać je w widoku rozstrzelonym. Mogę również animować takie zwinięcie. Klikam animuj zwinięcie. Pojawia mi się kontroler animacji i złożenie jest rozstrzeliwane za pomocą takiej animacji. Tak możemy tutaj spowolnić. Prędkość tego rozstrzelenia możemy też oczywiście przyspieszyć. Ja mam tutaj wybrane odtwarzanie postępowo zwrotne, czyli złożenie i rozstrzelenie komponentu. Moglibyśmy oczywiście odtwarzać to w pętli, czy po prostu odtwarzać to jeden raz i po rozstrzeleniu, po zwinięciu nam animacja się zatrzymuje. Całą animację możemy zapisać do pliku AVI, jeżeli byśmy chcieli. I taki plik AVI, ustawiając odpowiednie opcje, możemy wysłać komuś, pokazać, jak to działa. Ok, to widzę, że nie ma więcej pytań co do tego. Ok, to przejdziemy sobie teraz do kolejnego pliku. Ok, powiedzmy sobie teraz o wykrywaniu kolizji. W tym celu skorzystam z folderu, z plików folderu wykrywanie kolizji, Mate References. Mamy tutaj taki prosty mechanizm. Działa on w taki sposób. Oczywiście widać, że no jeżeli gdzieś tam za bardzo przyciągniemy, no to te komponenty mogą nam się tutaj przenikać, tak? Natomiast żeby zweryfikować, w którym miejscu dany komponent będzie się występował w kolizji, możemy to zrobić poprzez opcję z menu złożenie, przenieść komponent. Wybieramy przenieść komponent. Z menedżera właściwości wybieramy sposób, w jaki będziemy przyciągać te komponenty. Swobodne przyciąganie jest najczęściej wybieraną opcją. I teraz, jeżeli nie chcemy obracać, tylko przenosić komponenty, no to wybieramy tutaj z opcji albo standardowe przyciąganie. No i w zasadzie mamy to, co mamy na głównym poziomie złożenia. Ale możemy też wybrać opcję wykrywanie kolizji. I teraz w wykrywaniu kolizji możemy wykrywać kolizję pomiędzy wszystkimi komponentami lub jeżeli wybierzemy opcję te komponenty, to możemy określić grupę komponentów, pomiędzy którymi chcemy sprawdzić, czy ta kolizja występuje. My wybierzmy sobie wszystkie komponenty, wybierzmy opcję zatrzymaj przy kolizji, przeciągamy
I proszę zwrócić uwagę, że komponenty, które są w kolizji, podświetliły nam się i pokazywana jest kolizja, że w tym miejscu te dwa komponenty na siebie napotkają i uniemożliwią przesuwanie się mechanizmu dalej. To samo, jeżeli byśmy chcieli zrobić to w drugą stronę, tak? Widzimy tutaj uderzenie tej obręczy o nakrętkę, że ruch jest zatrzymany. Takie ustawienie w danej kolizji pozwala też nam na razie zatwierdzić element takiej pozycji i załóżmy zmierzyć, jaki będzie wysuw tego trzpienia, tak? Czy też pod jakim kątem przykładowo znajduje się w tym momencie ta obręcz względem podstawy. Także to jest wykrywanie kolizji w złożeniu, czyli zakładka złożenie i przenieść komponent. Ok, to myślę, że co do wykrywania kolizji, to tutaj będzie wszystko jasne. Dobra, to teraz może powiemy sobie o podmianie komponentu. Przejdźmy do folderu podmiana komponentu, złożenie Edit Assembly. Bardzo często w trakcie projektowania zdarza się, że dany komponent uległ zmianie, jego geometria będzie trochę inna. No i teraz nie zależy nam na tym, żeby ten element usuwać, wstawiać kolejne wiązania, ponieważ jak wiadomo, wszystkie te komponenty są względem siebie zależne. Wiązania do siebie się odnoszą, więc jeżeli usuniemy jeden komponent, no to pozostałe komponenty, które względem niego się odnoszą, będą mieć błędy. Także kopiowanie, wstawianie, podmiana komponentu pozwala uniknąć takich błędów. I teraz w jaki sposób podmienić komponent? To co my będziemy chcieli zamienić, to ten element pin, który jest tutaj dostępny. Klikamy prawym przyciskiem myszy w drzewie modelu na dany komponent i musimy, prawdopodobnie będą musieli Państwo rozwinąć tą opcję i mamy tutaj funkcję, która nazywa się zastąp komponenty. Wybieramy zastąp komponenty i w menedżerze właściwości mamy następujące informacje. Zastąp ten komponent, pin 1 Edit Assembly, tym komponentem. I teraz tutaj musimy wstawić odpowiedni komponent. Wybierzmy funkcję przeglądaj i my będziemy chcieli podmienić komponent komponentem T podkreśnik pin. Wybierzmy otwórz i zatwierdźmy podmianę komponentu. I teraz troszkę się tutaj zadziało w obszarze graficznym, natomiast już wyjaśniam, o co chodzi. Program na początku pokazuje nam podgląd starego komponentu, tego, który wcześniej znajdował się w tym miejscu. Mamy też te żółte komunikaty, o których wspominałem, które są bardzo istotne. Wybierz element wiązania do zastąpienia lub rozwiń drzewo, aby edytować indywidualne wiązania. Z racji, że tamten komponent miał już jakieś wiązania nadane, my będziemy chcieli teraz wskazać nową geometrię, która do tych wiązań się będzie odnosić. Te wiązania, które są konieczne do tak jakby naprawienia, bo ponownego zdefiniowania, są wylistowane tutaj w tym okienku. Mamy wiązanie, możemy je rozwinąć i sprawdzić, że było to wiązanie koncentryczne. Jeżeli byśmy się przełączyli na drugie wiązanie, to tutaj w tym podglądzie będziemy widzieć ścianę, która wcześniej się do tego wiązania odnosiła. Zastąpmy więc w tym wiązaniu, widzimy ten trzpień, więc tak jak łatwo się domyślić, odpowiadająca ściana to będzie ściana z tego komponentu. OK, mamy żółty znaczek, że to wiązanie zostało już naprawione. I kolejne wiązanie do naprawienia to wiązanie, wskazanie tego otworu w środku i też
Państwo domyślą się, to będzie to wiązanie. Dwa krótkie kroki, dwa wiązania naprawione. Zatwierdzamy i nasz komponent jest podmieniony. Bez konieczności usuwania, kolejnego dodawania wiązania. OK. Więc tak jak mówię, no to podmiana komponentu spod prawego przyciska myszy. Tutaj też widzę pytanie od pana Krzysztofa, co jeśli po podmianie wystąpią kolizje? No to jakby tutaj program nie powie nam, że jest kolizja, tak? Oczywiście możemy zweryfikować sobie, czy dany element będzie nam pasował, tak? Czy załóżmy ten wałek jest odpowiedniej średnicy. No i żeby to sprawdzić, to musielibyśmy po prostu przejść i sprawdzić sobie, nie wiem, załóżmy wykrywanie przenikania, tak? I zweryfikować przenikanie, czy tutaj jest jakieś przenikanie w tym złożeniu. Akurat w tym przypadku takiego przenikania nie ma, lub też rzeczywiście, jakby mówię, sprawdzić kolizję weryfikacją poprzez przenoszenie, tak, komponentu. OK, już powoli zmierzamy do końca. Teraz kolejny może przykład o kopiowaniu związaniami. Jest to bardzo fajna funkcja, która pozwala w bardzo szybki sposób wstawiać serię komponentów, które będą wiązane w bardzo podobny sposób. Przejdźmy do folderu kopiowanie związaniami, plik copy with mates. Otwórzmy. OK, mamy tutaj złożenie z trzech komponentów. Główna rurka, na której umieszczona jest mała tuleja i podest, półka. Możemy tak to sobie roboczo nazwać. Zwróćmy uwagę, jakie tutaj wiązania są dodane. Także mogą Państwo, ja też pokażę, rozwinę pozycję mates w drzewie. I mamy tutaj wiązanie, pierwsze wiązanie koncentrycznie. Te strzałeczki pokazują nam, które komponenty są tym wiązaniem powiązane. Także mamy wiązanie koncentryczne pomiędzy główną rurką a tą tuleją. I no, jak można się pewnie domyśleć, to wiązanie tyczy się wewnętrznej ściany tej tulei i zewnętrznej ściany naszej rurki. Drugie wiązanie, które tutaj jest dodane, to wiązanie otworu na tej płycie, również ze ścianą tej rurki. Kolejne dwa wiązania wspólne. Pierwsze wiązanie wspólne dotyczy powiązania podstawy i drugiej ściany płaskiej naszej żółtej tulei. Kolejne wiązanie wspólne, tak jak Państwo widzą, tyczy się powiązania dolnej ściany z górną ścianą, z tą górną ścianą flanszy tutaj, tak? I dwa wiązania koncentryczne. Pierwsze wiązanie, które służy do wyrównania otworów naszej żółtej tulei. I drugie wiązanie, które służy do wyrównania otworów tego stopnia, tej płyty, która jest tutaj dodana z otworem na flanszy. My będziemy teraz chcieli powielić te komponenty na długości tej rurki, natomiast no, nie będziemy chcieli robić czegoś takiego, że ja teraz skopiuję sobie ten komponent, tak, i teraz oczywiście będę tutaj odpowiednio tak dodawał te wiązania, tak? Oczywiście mógłbym teraz tutaj dodawać wiązanie koncentryczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zrobimy to w trochę szybszy sposób. Na razie ten komponent usunę, będzie zbędny. Zaznaczam te dwa komponenty w drzewie operacji. Klikam prawym i wybieram opcję kopiuj z wiązaniami. Dwa komponenty zostały wybrane.
Mamy je wylistowane. Przechodzimy dalej. I teraz mamy wylistowane wiązania, które są istotne do zdefiniowania położenia tych komponentów. Możemy poprzez odznaczenie lub zaznaczenie zadecydować, czy to wiązanie również ma być skopiowane. Ja domyślnie będę chciał, żeby te cztery wiązania były kopiowane. I teraz już tłumaczę, do czego służą poszczególne funkcje. Z racji, że no będę chciał, żeby te tuleje i te podesty były dalej umiejscowione wzdłuż osi naszej rurki, no to to wiązanie koncentryczne mógłbym tutaj wskazać, że ma się odnosić do tej ściany, prawda? Że to ma się odnosić do tej ściany rurki. Jest to ściana 1. Natomiast skoro jest to ta sama ściana, to tak naprawdę no nie ma sensu wskazywania jej na nowo. Więc mogę wybrać po prostu powtórz. I program domyślnie będzie mi teraz dla wszystkich elementów, które odnosiły się do tej ściany, ten wybór powtarzał. Drugie wiązanie koncentryczne, czyli wiązanie tego podestu z tą ścianą rurki, również może zostać swobodnie powtórzone. To, co będziemy zmieniać i modyfikować, to wiązanie wspólne. Tutaj mamy powiązaną wspólnie podstawę tej flanszy z tym komponentem. Natomiast, żeby skopiować ten komponent, my możemy sobie teraz tą flanszę powiązać z tą ścianą. Wskazałem tutaj tą ścianę. No i w tym momencie ten komponent odpowiednio mi się skopiował nieco wyżej i wyrównał się względem tego elementu. Ostatnie wiązanie to było wiązanie wyrównania otworu. Jeżeli chciałbym teraz wyrównać ten otwór względem otworów gdzieś tutaj na tej płycie, no to muszę ten otwór odpowiednio wskazać. Teraz może nie będę wskazywał dokładnie tego samego otworu, żeby były one w jednej linii, tylko troszkę przesunięte. Mamy wstawiony komponent. No i widać, że jest on odpowiednio przesunięty o jeden otwór dalej. Zatwierdzam dodanie wiązania. I teraz znowu mogę powielić dany komponent. Z racji, że tam wybrałem, żeby powtórzył mi odpowiednie wiązanie, te dwa pierwsze, to teraz tylko klikam znowu. Na tej płycie wstaw mi te otwory, tą tuleję z tym podestem i wyrównaj może teraz względem tego otworu. OK. Zatwierdzam. I może ostatni raz znowu do tej płyty. I jeszcze raz powiążmy sobie tak, żeby to było na przemian. Z tamtym otworem. OK. Zatwierdzam dodanie. Tutaj jeden komponent za dużo dodałem. Nie umiejscowiłem go. Sobie usuniemy. W bardzo szybki sposób dodałem komponenty. Mówię, kopiowanie tego ręcznie dużo więcej czasu by mi zajęło, w związku z czym myślę, że jest to opcja warta do zapamiętania. OK, i jeszcze jeden ostatni przykład, wstawianie serii otworów. Przejdźmy do folderu seria otworów, otworzymy sobie złożenie. Mamy tutaj takie złożonko. Bardzo często otwory wstawiamy już na samym końcu, tak? Jeżeli ta blaszka miałaby być przymocowana, ta płytka miałaby być przymocowana do korpusu, no to zależy nam, żeby te otwory były w jednej osi. I teraz, żeby ułatwić sobie to wstawienie, no to fajnie byłoby mieć możliwość wstawienia tych otworów na tym poziomie, tak żeby przechodziły przez obie części. Natomiast akurat w tym przypadku, no to warto by było, żeby ten otwór tutaj w tej płycie był nieco inny niż w tym korpusie. I do tego celu wykorzystywana jest właśnie operacja serii otworów. Żeby dodać serię otworów, to na razie może wybierzmy sobie ścianę, na której te otwory będziemy chcieli wstawić.
z paska złożenie, rozwiniemy operację złożenie, seria otworów. OK, i teraz mamy znowu żółty komunikat, naszkicuj lokalizację nowych otworów lub szczelin, albo wybierz istniejące otwory. Możemy zbudować nasze otwory w oparciu o istniejące już otwory, lub też naszkicować nowe otwory. My będziemy chcieli tutaj umieścić dwa otwory na tej ścianie. Natomiast ustawimy się może w pozycji normalnej i dodamy sobie tutaj jeszcze linię środkową. Dajmy sobie linię środkową, powiążmy ją tutaj i ustalmy, że te dwa otwory względem tej linii środkowej mają być symetryczne. I jeszcze teraz zwymiarujmy ich rozstaw między otworami. Niech ten rozstaw wyniesie 40 i odległość od górnej krawędzi niech będzie 15. Mamy wstępnie taki podgląd tego, jak to ma wyglądać. I teraz kolejne trzy opcje. Jeżeli mamy dwa komponenty, no to będą interesować nas otwór w pierwszej części i otwór w ostatniej części. Pomiędzy tymi częściami nie ma żadnej, więc ta opcja w części środkowej nas nie będzie dotyczyć. Przejdźmy sobie do pierwszej części i w pierwszej części wybierzemy sobie, że możemy tutaj się przełączać, tak, pomiędzy różnymi typami, natomiast my wybierzemy sobie, że będzie to pogłębienie stożkowe. Standard Unsymmetric. Tutaj możemy wybierać sobie z całej bazy standardów. Wkręt z łbem owalnym i rozmiar M5. Przechodzimy do ostatniego części ostatniej i może tutaj dodajmy sobie kwintowanie proste na odległości 10 mm. Zatwierdźmy i widzimy dodanie dwóch otworów. Jeżeli teraz przeszlibyśmy sobie do tych części poszczególnych, sobie otworzę tą część, no to w tej płytce widzimy pogłębienie stożkowe. Natomiast w tym komponencie widzimy normalne dodanie otworów. Jeżeli byśmy sobie zrobili tutaj przekrój, nalegle do tej ściany, o właśnie, to widać to pogłębienie, tak, które tutaj wykonaliśmy. Także operacja wykonana bezpośrednio w złożeniu przenosi nam się do części. Z racji, że ta część jest użyta również po drugiej stronie, to proszę zwrócić uwagę, że te otwory również pojawiły się w tym miejscu i może dobrze, no bo brakuje nam tutaj oczywiście jeszcze otworów przelotowych. I teraz również możemy skorzystać z tej opcji seria otworów. Wybierzmy serię otworów. Natomiast teraz nie będziemy tworzyć nowego otworu, tylko skorzystamy z istniejącego otworu. Tutaj musimy wybrać operację otworu, którą zostało wykonane nasz istniejący otwór. I z racji, że te otwory były wykonywane jako dwie sztuki, program automatycznie nam wykrył oba otwory i w drugim komponencie będzie chciał nam dodać pozostałe otwory. Ich typ oczywiście możemy zmienić na zwykły otwór przez wszystko, tak żeby połączyć to załóżmy jakąś śrubą i nakrętką z drugiej strony. Zatwierdzamy i mamy wykonane tutaj dwa
dwa otwory przelotowe. Jeżeli odpowiednio, to tak na razie tylko zachęcająco powiem. Te tematy też oczywiście omawiamy w trakcie pełnych szkoleń u nas w firmie. Natomiast jeżeli mamy tutaj odpowiednio skonfigurowanego toolboxa, możemy skorzystać z łączników Smart Fasteners. Ja tylko uruchomię sobie dodatek Toolbox. Dodam sobie dodatek Toolbox i teraz przejdę do łączników Smart Fasteners. Wybieram sobie ścianę i program na podstawie odpowiednio zdefiniowanych opcji, które ja tutaj miałem, dobiera mi odpowiednie łączniki. W związku z czym ja już od razu mam wstawione tutaj komponenty. To samo oczywiście mógłbym zrobić po drugiej stronie, dodać tylko odpowiednie nakrętki i całe złożenie byłoby już powiązane komponentami. OK. To jeśli chodzi o serię otworów, to wszystko. Myślę, że akurat już jest taka godzina, że też już zbliżamy się do końca. Także jeżeli mają Państwo jakieś pytania, no to teraz jest odpowiedni moment, żeby te pytania zadać. Także ja będę czekał na te pytania. Jeżeli coś się pojawi, no to bardzo chętnie na nie odpowiem. OK, tutaj padło jeszcze pytanie a propos tego, w jaki sposób najsprawniej przenieść komponenty, jakby przenieść całe złożenie. Z racji, że program wykorzystuje odniesienia, tak, jeżeli mamy coś zapisane w jakimś folderze i taki komponent z tego folderu byśmy przenieśli, no to wówczas program straci powiązanie, zgubi sobie odniesienia. Warto jest całe pliki przenosić przy użyciu opcji pliku przenośnego. Plik przenośny tworzymy poprzez plik przenośny i program teraz tutaj wybiera nam wszystkie komponenty, które wchodzą w skład tego złożenia i pliki te mogą być przeniesione albo do innego folderu razem ze wszystkimi komponentami zależnymi, lub też mogą być zapisane w pliku zip. Co też jest istotne, jest też możliwość odwzorowania struktury tego całego naszego złożenia, która była, tak? Czyli jeżeli mieliśmy te części rozproszone po jakichś folderach, to dokładnie te elementy zostaną, ta struktura zostanie odwzorowana, także możemy to zapisać na jednym poziomie lub też właśnie odwzorować strukturę. Tutaj możemy dodać przyrostek, przedrostek jako powiedzmy kopia, tak, że to będzie kopia elementu, no i widzimy przed nazwą mamy dopisaną kopia, tak samo jeżeli byśmy chcieli dodać przyrostek, podkreślmy, powiedzmy podkreśnik, również może być kopia, tak, to program odpowiednio doda nam do nazwy odpowiednio doda nam do nazwy tą końcówkę. Jeżeli do danego złożenia w skład wchodzą jakieś rysunki, również możemy je uwzględnić. Oczywiście, jeżeli też jakieś komponenty toolboxowe, to również one mogą zostać uwzględnione. Tak jak tutaj dodawałem dwie śruby toolboxowe, kliknąłem uwzględnij komponenty, zostały one dołączone. Tak? Także to jest ta opcja na dołączenie. OK, jeżeli nie ma więcej pytań, to myślę, że możemy przejść już do końca naszej prezentacji. Także ja ze swojej strony bardzo Państwu dziękuję. Jednocześnie chciałbym też zaprosić Państwa na nadchodzące kolejne szkolenie online już w środę, za tydzień, 24 sierpnia, również o godzinie 14. Jest to szkolenie z zakresu podstaw
takich podstaw, znowu mniej więcej 40 minut, godzinka tworzenia dokumentacji 2D w SolidWorks. Za chwilę po naszym webinarze na Facebooku i również na naszej stronie internetowej będzie można kliknąć link i zapisać się na to szkolenie. Jednocześnie zachęcam do odwiedzenia naszego kanału na YouTubie, gdzie wszystkie te materiały odpowiednio są już umieszczane. Po szkoleniu, mniej więcej 2 dni po szkoleniu, również dostają Państwo informację, że taki webinar, takie szkolenie online jest już dostępne i można oczywiście do tego materiału wrócić, powtórzyć sobie to coś, jeżeli coś nam umknęło. Dobrze. W takim razie jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam, na koniec tego szkolenia, po zakończeniu dostaną Państwo ankietę do wypełnienia na temat opinii na temat naszego szkolenia, jak także możliwości zaproponowania jakichś tematów, które chcieliby Państwo, żeby były na takich szkoleniach online'owych przez nas poruszone. Także zachęcam do wypełnienia. Jest to dla nas bardzo, bardzo istotne źródło informacji. Dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam i życzę udanego popołudnia.